Przyjdź na chwilę, proszę, wejdź na chwilę tylko do mojego pokoju. Okej. Dobra, słuchajcie, jest tylko 30 sekund. Nie wiem, czy zdążę kupić tą ofertę. Uwaga, uwaga, ważny komunikat! W tym tygodniu mam dla was konkurs, w którym wygrasz 5 osób. Do wygrania jest 100 zł w kartach Google Play. Za tyle można sobie doładować prawie 400 gemów w Brawl Stars, czyli naprawdę kozak konkursik. Jeżeli chciałbyś się dostać, wystarczy, że polubisz ten film, zasubskrybujesz mój kanał, czyli wciśniesz ten czerwony guziczek tam na dole i napiszesz komentarz na temat odcinka. Komentarze typu gemy się nie liczą, więc napisz coś normalnego. Okej, zaczynamy. Opowiem wam dzisiaj historię pewnego streama. Historię gościa, który jeszcze miał włosy. Jeszcze, bo niestety teraz wyglądam tak. No hejka. Jedna łapka w górę to jeden włos więcej na głowie Damiana. Zostawcie ich dużo, żeby wyglądał tak. Wracając do mojej historii, przez ponad rok otwierałem wiele brawl boxów, big boxów oraz mega boxów z oczywistym rezultatem. Nie udało mi się trafić żadnej legendy. O dziwo, po tym jak zrezygnowany uznałem, że ulepszę już tych moich zadymiarzy na ten 9. poziom mocy, żeby oprócz nowych postaci w boxach trafiać również star powery, udało mi się trafić coś niesamowitego. Czy to będzie legenda? Czy to będzie legenda? What the... Co jest? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Aż mi się kamerka cała popsuła z wrażenia. Dokładnie tak, trafiłem moją pierwszą legendę, czyli Spike'a. No i minął sobie dokładnie tydzień. Musiałem zrobić wyniki konkursu i uznałem, że najlepiej je będzie zrobić na żywo. Dlatego odpaliłem streama. A to, co się wydarzyło dalej, to jest totalny hit. Musicie to zobaczyć sami. Co, gdzie tam jakiś pudzian z opony, tutaj Damian. Ej, to było jeszcze z czasów, kiedy przestawałem być gruby i była forma, wiecie, była pakiernia robiona. O Jezu, jaki... co to jest tutaj? Ej, widzicie moją, widzicie tą moją, widzicie moją mordkę? Co ja tutaj robię w ogóle? Dobra. Drogi czacie, słuchajcie, mamy tutaj takie ładne skrzyneczki, które można otworzyć. Widzicie te 7 skrzyneczek? Czy myślicie, że coś tutaj będzie? Bo jest jeszcze megabox do otworzenia, na przykład za 60, bardzo ładny. Albo można jakiegoś skina kupić typu maskotka Daryl. Trzeba się zastanowić. No ale myślę, że chyba megabox to lepsza oferta. Bo w megaboxie mamy dużą szansę na gwiezdną moc, cały czas mityki do trafienia. Tylko mamy jeszcze 9 minutek do giveawaya, pewnie zdążymy zagrać jeszcze jedną gierę. Nic nie będzie. O to, żebyś się pomylił, wariacie na czacie. Dobra. No to zaczynamy tradycyjnie, kiełeczek, monetki, coś takiego. Ale dobrze, bo te monety się przydają, nie? Plus jakby tak leciało cały czas, powiedzmy... O to co?! I ktoś napisał na czacie, że nic nie będzie! Ktoś napisał na czacie, że nic nie będzie! Co jest? Hello! Czemu mi tu wyskoczył? Tak, zostawcie suba, ale dlaczego mi ten sub akurat teraz wyskoczył? Co się dzieje w ogóle? Co jest? W ogóle to jest niemożliwe! Co?! Co?! A ja te skrzynki tak se for fun uznałem, że otworzę! O panie, jak zaczęło sypać na mnie! Naprawdę, jak zaczęło sypać, coś się stanęło! Co to się stanęło? Jak zaczęło sypać, to już się nie może zatrzymać, nie? Ej, te legendy lubią sobie tak przychodzić w najbardziej niespodziewanym momencie. Kiedy zupełnie się tego nie spodziewasz. Ej, odbugowało mi się konto, nie? Odbugowało mi się konto, ja od dzisiaj jestem top 1 dropy Polska Brawl Stars. Wiecie, że to nie jest prawda, to prank. Gościu, spójrz sobie na mój telefon. To nie jest żaden prank. Otworzyłem sobie dwie skrzynki, tak o. To jest niesamowite. Słuchajcie, mamy jakiegoś największego farta na świecie w Brawl Stars aktualnie, nie? Więc koniecznie, mordki, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, bo lecimy do 1 miliona. To jest coś niesamowitego. Co jest? Jak zaczęło sypać tymi legendami, nie? Wow. Mam Leona, nie? No mam Leona. Słuchajcie, od dzisiaj tylko latam, słuchajcie, i będę pisał wszędzie mam Leona w komentarzach. Pod każdym filmem. O prank, no chciałbyś, żeby to był prank. Chłopie, patrz. Patrz, jak to jest Leon. To jest najprawdziwszy Leon, to nie jest żaden prank. Ukradkowy zabójca. Co ja zrobiłem? Ja jestem... Ej, czy ja właśnie się stałem największym farciarzem ever w Brawl Stars? No serio, aż mnie to zastanawia. Jak ja mogę mieć takiego farta? Powiedzieć Grackowi, co trafiłem? No, zaraz go zawołam, ale na razie to muszę gierę Leonem wygrać. Bo Leon to jest w sumie taka postać, którą zawsze zazdrościłem Gracusiowi, że ma Leona. Ogólnie Leon na początku był strasznie dobry, potem go trochę osłabili, z tego co pamiętam. Ale nadal bez kozacki, nie? Nadal jest kozacki i wreszcie jest mój, mam swojego Leona. Coś niesamowitego. Historia się po prostu dzieje się na naszych oczach, nie? To jest coś pięknego, czat. Tak się wystraszyłem twojej reakcji, że aż spadłem z fotela. No to nieźle. A mnie tutaj chłop będzie zabijał zaraz. A ja mu zrobię tutaj niespodziankę, patrzcie to. Pyk. Bum, nie ma jej. To się nazywa granie Leonem. Pierwsza giera, ile będzie power cube'ów? Cyk, 14 power cube'ów już w tym momencie. Nie no, Leon chyba od dzisiaj moja ulubiona postać. Dobra, gdzie tu ktoś jest? Gdzie tu jakiś cwaniak? Niech on wyjdzie, ja się tutaj zniknę fajnie i zrobimy fajną akcję Leonem. Zawsze chciałem to zrobić. Dobra. I siemano! No i to jest coś pięknego, zawsze chciałem to zrobić, słuchajcie, naprawdę zawsze chciałem to zrobić Leonem. To jest coś pięknego. Ej, robię sobie streama takiego dla was, żeby zrobić wyniki, żeby sobie z wami pograć tak for fun. Mówię, otworzę sobie kilka skrzynek. Leonik, dzień dobry, a jeszcze mamy megaboxa do otworzenia. Słuchajcie, bo ja jeszcze mam 4 skrzynki. Ja mam jeszcze 4 skrzynki, rozumiecie? 00854 na legendę, czyli już mniej, bo mamy już 2 legendy. Proszę państwa, tylko 4 zadymiarzy nam brakuje. Przejdź na chwilę, proszę wejść na chwilę tylko do mojego pokoju. Okej. I najlepiej weź maskę i wejdź, dobra? Okej. Pa. Chodź, chciałem ci pokazać jaki nowy Star Power trafiłem. Chodź tu trochę, przesuń się tu do mnie, patrz, obczaj to, zjedź sobie w dół telefonem. Zjedź w dół, to zobaczysz nowy Star Power. To jest Star Power. Fajnego Leona trafiłem, chodź tu, bo cię nie widać. Oj, co, jak jestem chyba top farciarzy. Widziałeś co się dzieje teraz? A jak myślisz z jakiej skrzynki? No z małą, otworzyłem sobie, miałem 7 małych skrzynek, otworzyłem sobie 2. I Leon wypadł, czaisz? Mhm. To jest hit, to jestem top 5 fartów największych, nie? No ja ci mówiłem, że jak ulepszysz, to będziesz miał. No właśnie, miałeś rację, trzeba było ulepszać wszystkich. Ej, ostatnio było tak, że otworzyłem sobie kilka skrzynek, trafiłem kilka, potem otworzyłem megaboxa i był Spike, więc ja bym się nie zdziwił, słuchajcie, gdyby w tej skrzynce też coś wypadło, nie? Naprawdę. Bum. Skrzynka kupiona. I uwaga, uwaga. W tym momencie jest otwierana i 3, 4. Jest 4. Ale słuchajcie, nie, jak jest 4, ja mam Leona, to już raczej nic nie będzie, no bo jeszcze punkty do Leona muszą wypaść. Ale tak to bez Leona jeszcze była szansa, że coś będzie. Dobra, na pewno punkty do Leona plus 9, no szkoda, że najmniej. Do Kiełka plus 11, ale mało mi tych punktów dało, dobrze chociaż, że dobili trochę więcej. No i Jackie, 112 punktów do Jackie. Podwajacze i 5 klejnotów. No dobra, nie najgorzej, zadałem za tego megaboxa, słuchajcie, 55 gemów. Dobra, słuchajcie, jest tylko 30 sekund, nie wiem czy zdążę kupić tą ofertę. O Jezu, dobra, szybko, dobra, kupię po prostu 80 gemów na jedną. Szybko, dam radę? 20 sekund, czy się nie wiem, czy udam. Nie wiem, czy się uda, halo. Szybko, dobra, kupiono. Kupiono, szybko, ile jest tych sekund? Szybko, mała skrzynka jeszcze, pyk. Dobra, mamy ofertę, kupiłem. Kupiłem 2 megaboxy, słuchajcie. Są kupione w tym momencie 2 megaboxy. Fuh, w ostatnich sekundach, nie? W ostatnich sekundach, tamtego jednego za 60 już na pewno nie kupię, no bo po prostu nie zdążę, nie da się, no nie ma opcji po prostu, żebym zdążył. Mam nadzieję, że łysi mają mega szczęście do otwierania megaboxów. W ogóle śmieszna akcja, bo oferta już się skończyła, a ja ją otworzyłem, więc troszeczkę tak. No tutaj coś ciekawego się dzieje. Dobra, otwieramy pierwszą skrzynkę i uwaga, ile przedmiotów w środku? Mamy 5 przedmiotów i moim zdaniem to oznacza, że w tym momencie powinniśmy coś wydropić. Może niekoniecznie nowego zadymiarza, może niekoniecznie nową legendę, chociaż bym się nie zdziwił, nie czujecie, teraz kolejna legenda. Ale dobra, sprawdzamy. Możecie, słuchajcie, obstawiać w komentarzach co to będzie. Jak dla mnie, ja szczerze strzelam w jakiś gadżet. Aha, albo nic. Ojej, dobra, to nie muszę mieć szóstkę. Czyli wracamy do tradycji, jednak chciałem mieć 6. Myślałem, że 5 wystarczy, ale no nie tym razem. Dobra, mamy 3 klejnoty. No i kolejny megabox, dobra. Tym razem poczarujemy i otworzymy sobie nosem. Albo lepiej, ostatnio się kręciłem i to pomogło i coś wydropiło spoko, więc dobra, raz. 2. 3. Ui, dobra, łysol się już zakręcił. Także łysy teraz może otwierać skrzynkę, bum. Ej, patrzcie, teraz są 4 przedmioty. No to ta 5 troszeczkę taka zdradliwa była, ewidentnie, ewidentnie. No i chyba nie było warto kupować tych skrzynek na ostatnią chwilę, w ostatnich sekundach. Ajajajaj, dobra, mamy Leonika. No przynajmniej tyle, że dużo punktów do Leona, dobra. Zobaczmy sobie, czy coś w sklepie się zmieniło. Łopanie, ile tutaj nam dało tych gadżetów. W ogóle tutaj zbugowany pan P przed chwilą był, wychodził na cenę, nie było nic widać. Ile mamy nowych gadżetów do kupienia? Dobra, skiny. No, na tą nową Jessie trzeba cały czas poczekać. Słuchajcie, zajrzyjmy sobie szybko na Leona. No jest potężny, można by go poulepszać. Ale teraz jeszcze szybko pokażę wam, kto wygrał ostatni konkurs. I uwaga, losujemy pierwszego zwycięzcę na kartę Google Play o wartości 50 zł. Pierwsza osoba, która ją wygrywa, to... Maniaczek. 0 wyświetleń, 230 łapek. O, czyli chłop, który na pewno z powiadomień wszedł prosto na film, jak został wrzucony. No to czas wylosować kolejnego zwycięzcę i uwaga. Drugi zwycięzca drugiej karty Google Play o wartości 50 zł to będzie... Lena King. Wow, epicki odcinek. Także w tym filmie to byłoby na tyle. Udało mi się trafić tego pięknego Leona. Mam swoją drugą legendę na moim koncie. Co mogę powiedzieć? To po prostu wow, nie sądziłem, że zostanie się tak szybko. To jest coś naprawdę niesamowitego, mega się cieszę, także na pewno będę teraz na streamach ogrywał tutaj moją nową legendę. Jeszcze za dobrze nie nauczyłem się grać Spike'em, a już muszę się nauczyć grać Leonem. Supercell mnie zaczął naprawdę ostatnio mega rozpieszczać. No i jeżeli wam się ten film spodobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Też przypominam, że w tym tygodniu macie do wygrania 5 kart Google Play, aż 5. W tym tygodniu aż wygrywa 5 osób, bo uznałem po prostu, że im więcej osób, tym lepiej. Dlatego jeżeli chcecie wygrać jedną z tych 5 kart Google Play, wystarczy stawicie łapeczkę w górę pod filmem, zasubskrybujecie mój kanał i napiszecie komentarz na temat odcinka. Wszystko mówiłem już na początku. Teraz ode mnie to by było na tyle. Widzimy się już niedługo w nowym materiale. Siemanko! Eluwina, tak każda gra się tu zaczyna. Eluwina, dla Dary, Kruka, Spike'a, Gina. Eluwina, aha, Eluwina, aha.